Witaj w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje. I mam wielką nadzieję, że dzisiejszy odcinek i ja zabierzemy Cię w najlepsze miejsce, w którym każdy z nas może być i każdy z nas może żyć, czyli do tu i teraz. I dokładnie o tym będę dziś mówić, czyli dlaczego warto i jak żyć w tu i teraz. Zanim jednak przejdziemy do meritum, pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Sylwia Sikorska i razem z honoratą Lubiszewską uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Pomagając ci poszerzyć świadomość i poznawać lepiej potencjał i możliwości, jakie leżą w samym centrum twojego istnienia. No więc, dlaczego życie w tu i teraz jest takie istotne, albo powinno się stać od dzisiaj dla ciebie istotne? Nakreślając najpierw taki duży obraz: życie w teraźniejszości pozwala dostrzegać małe chwile i rzeczy, które przynoszą długofalową radość i pozwala też na wyrwanie się z bycia. W roli ofiary czasu, która ciągle do czegoś goni albo od czegoś ucieka, czy też boi się, że coś utraci. Skupiając się na chwili obecnej, możesz w końcu cieszyć się życiem w pełni. I wiesz, najbardziej znaną współcześnie osobą, która można powiedzieć, popularyzuje filozofię życia w tu i teraz, jest ekartole. No ale nie jest on ani pierwszą, ani ostatnią osobą, która się tym dzieli ze światem, bo praktycznie każda filozofia mówi w jakiś sposób o życiu w chwili obecnej, od buddyzmu po chrześcijaństwo. Moc chwili teraźniejszej jest ważnym elementem na przykład joga sutra, która mówi o tym, że teraźniejsza chwila daje początek nowemu i szansę na zmianę. I o tym, że cała moc na ucieleśnienie tego co chcesz Leży właśnie w tym teraz. Mówi o tym także Biblia, chociażby w Księdze Kocheleta 3.1. Jest tam napisane, że wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, i tak dalej, i tak dalej. W wielkim skrócie to nauka o poświęceniu 100% uwagi temu, co się dzieje, kiedy się dzieje i nie mieszania ze sobą pewnych spraw w jednym czasie. No i teraz, tak? Ja wiem, że wielozadaniowość jest dziś bardzo popularna, ale czy jest dla nas dobra? To już jest inna kwestia i inne rozważanie, być może na inny czas, ale osobiście myślę, że wielozadaniowość gloryfikuje się dzisiaj po to, by wpędzać nas, ludzi, w jeszcze większą zajętość i odciągać od samych siebie. No, i odbycia właśnie w tu i teraz. Kolejny fragment z Biblii, mówiący o byciu tu i teraz, jest z Ewangelii Świętego Mateusza 6:34. Mówi on: Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień się sam o siebie troszczyć będzie. Po angielsku to brzmi troszeczkę, można powiedzieć lepiej, ponieważ brzmi: Live in the moment and leave your worries for tomorrow, czyli bądź i żyj. W tej danej chwili i zostaw swoje zmartwienia na jutro. I dokładnie o to chodzi w życiu chwilą. Polega to na doświadczaniu otaczającego Cię świata takim, jakim jest, bez wstrzykiwania w niego myśli o przeszłości czy przyszłości. Jeśli jesteś gdzieś i nawet robisz coś, co macie gdzieś zaprowadzić w przyszłości, to nadal bycie tu i teraz polega na tym, by skupić uwagę i emocje na tym, co robisz teraz. I po prostu być w tym całym sobą i całą sobą. Ponieważ inaczej narażasz się po prostu na stres. Na przykład zobacz, ja nagrywając ten odcinek jestem w tu i teraz. Jestem w studio i jestem w tym nagraniu. Mam włączony tryb samolotowy w telefonie. Skupiam się tylko na tym, by przekazać Ci treść. Mimo, że ten odcinek ukaże się za parę tygodni. Jest w sumie czymś, co w przyszłości dotrze do odpowiednich osób. Ale moje skupienie jest w teraz. Teraz angażuję swoje emocje i myśli, bo potem wyjdę stąd i moje skupienie przeniosę na przykład na spacer i doświadczanie otoczenia. Wiesz, ciekawym jest, że to z myśli o przyszłości lub przeszłości rodzi się najwięcej stresu. Zobacz, czy nie jest tak, że większość czasu, zamiast na przykład być z kimś na kawie, lub oglądać z kimś film, cały czas o czymś innym myślisz, o innej rzeczy do zrobienia, o rozmowie, która może odbyła się za dwa tygodnie temu, o tym, co odpisać na odpowiedź pod jakimś postem, czy też maila, o wystawieniu faktur, o rozwiązaniu czegoś, jakiegoś problemu. Dodatkowo, współcześnie dochodzą jeszcze do tego telefony i media społecznościowe, które totalnie odrywają nas od skupienia się na chwili obecnej. To wszystko wprowadza. W dysonans wewnętrzny i w poczucie, że jest za mało czasu na wszystko. I można mieć takie wrażenie, gdy notorycznie nie jest się obecnym i obecną w teraz. I jest się wszędzie naraz, myślami i emocjami. Zobacz, prowadzisz samochód i rozmawiasz przez telefon, czasem nie wiedząc nawet, jak gdzieś dojechałaś czy dojechałeś. Zdarza ci się to? Bo mnie czasami się to jeszcze zdarza, więc ostatnio ćwiczę bycie tu i teraz w samochodzie. Jak prowadzę, to prowadzę i skupiam się na radości z prowadzenia. Nie łączę teraz swojego telefonu z Bluetoothem. Nie sięgam nawet po niego i kiedy odlatuję gdzieś myślami, to świadomie staram się wracać do czucia kierownicy i drogi. Czy też śpiewam sobie na głos, gdy jestem sama w aucie, bo bardzo to lubię robić. Takie niebycie w tu i teraz, na przykład gdy jesteś z kimś może wywoływać nie tylko stres, ale też takie nieuświadomione poczucie winy, bo z jednej strony jesteś niby z kimś i coś z nim robisz, ale tak naprawdę jesteś obok lub zupełnie gdzie indziej. A bycie jest znaczące tylko wtedy, gdy cali sobą jesteśmy. Lepiej jest więc powiedzieć: wiesz, mam dziś dla ciebie i dla nas pół godziny, czy też godzinę, i wtedy wyłączam wszystko i skupiam się tylko na tym naszym czasie niż starać się dogodzić wszystkim, nie będąc tak de facto nigdzie naprawdę. Lub może jest tak, że niby masz wolny dzień i masz ten dzień na bycie tylko z samym sobą czy samą sobą, a tak naprawdę wcale ze sobą nie jesteś. Wciąż od siebie i od tej chwili obecnej uciekasz w różne czynności i zadania. A kiedy jesteś tu i teraz, to wchodzisz w taki Spokój wewnętrzny, można powiedzieć, taki błogostan. Nie denerwujesz się tym, co się wydarzyło lub niby może się wydarzyć w przyszłości. Nie stresujesz się, bo w teraz nie masz po prostu czym się stresować. Jesteś wolny i wolna od oceniania siebie, innych i życia, ponieważ nie wybiegasz w przyszłość i nie sięgasz do przeszłych wydarzeń. Nie masz siebie, czy też kogoś, do czego porównywać. Jest tylko to, co obecnie. Tu i teraz jesteś ty, doświadczająca i doświadczający tego, co dzieje się aktualnie. I dzięki temu Twoje bycie jest też bardziej odczuwalne, jakościowe i pełne. To ma wpływ nie tylko na Ciebie i Twoje poczucie spokoju i spełnienia, ale także bliskość i kontakty z innymi ludźmi. Jest czas sadzenia. I czas zbierania. Tylko czy ty jesteś w danym czasie i skupiasz się na sadzeniu, by potem zebrać odpowiednie owoce. Czy tak sadzisz sobie na oślep, będąc nieobecną i nieobecnym w teraz, no a potem dziwisz się, co zbierasz. Hm. Kiedy prawdziwie osadzasz się w chwili obecnej, dokładnie wiesz, co sadzisz. W niej nie ma też wyzwań i problemów, czy celów. I też niczego Ci w niej nie brakuje. Przeciwnie, w chwili obecnej jesteś wolny i wolna. Zaczynasz odczuwać prawdziwe zadowolenie, które definiuje się jako świadomość, że wszystko, czego potrzebujesz, zawiera się właśnie w tej chwili. Im częściej jest się obecnym w danym momencie, tym więcej pełni się dostrzega, a tym samym. Więcej jej się też ucieleśnia na co dzień w swoim życiu. W ten sposób bezwysiłkowo zmieniasz od środka to, co na zewnątrz. Ale też nie wytwarzasz nadmiernego ładunku pod tytułem Jestem tu, a chcę być zupełnie gdzie indziej. Robię to, ale chcę robić już zupełnie coś innego. Nie. Traktujesz dany krok, dany moment z uwagą i skupieniem, wkładając w niego całą swoją energię i emocje i doceniając go, siejąc intencjonalnie. Przestajesz też walczyć z tym, jakie jest życie. Dlaczego w ogóle uciekamy z teraz, na przykład do przyszłości? Wiesz, kiedyś martwienie się o przyszłość było zakodowane w nas dla przetrwania. Człowiek musiał przewidzieć różne zagrożenia, żeby żyć na tyle długo, żeby się rozmnożyć. Ale dziś Życie nie służy jedynie do przetrwania dla prokreacji. Mamy różne cele. Jednak wciąż podświadomie nasz umysł oczekuje na zagrożenia, odciągając nas od tu i teraz i przeżywania życia dokładnie w danej chwili. Przy czym zagrożeniem dla naszego umysłu może być też doświadczanie własnych emocji. Pema Chodron, buddyjska mniszka, mówi, że gdy mamy głęboką zgodę na wszystko, co się pojawia. Wreszcie możemy dotykać, wąchać, smakować, słyszeć i czuć to, co się dzieje naprawdę, czyli naprawdę doświadczać życia. Nasz umysł boi się jednak doświadczać życia prawdziwie, bo to oznacza dla niego i dla ego zmierzenie się także z tymi niewygodnymi emocjami i traumami. Kiedy jesteśmy w tu i teraz. Nie uciekając w nic innego, wtedy dopiero mamy szansę poznać siebie, czuć i słyszeć siebie, swoje emocje i swoje myśli, i być z nimi, pozwalając sobie ich naprawdę doświadczać i pozwalając się im transformować. A to z kolei pozwala nam na usłyszenie intuicji i podążanie za jej głosem. Bycie w tu i teraz jest też kluczem do odzyskania. Ekscytacji życiem. Współcześnie zauważam taką tendencję, że wiele osób, które wychowywały się już w czasach z telefonami komórkowymi i internetem oraz grami dostępnymi zawsze i wszędzie, może mieć mocno zaburzone odczuwanie ekscytacji i zainteresowanie życiem. Dzieje się tak, ponieważ od dziecka ich umysł był wystawiony na bardzo intensywne i bardzo wiele szybko zmieniających się bodźców. Bajki od dziecka, gry, ekrany od małego do dużego, wiele kolorów, dźwięków zmieniających się z dużą intensywnością. Przeklikiwanie, skrolowanie, przełączanie więcej, mocniej, głośniej. Jednym kliknięciem mogę zniknąć, gdy coś mi się nie podoba. Bycie w tu i teraz, i doświadczanie prawdziwych siebie i prawdziwego świata może więc wydawać się w takich przypadkach po prostu nudne, choć jest kluczowe. Do tego, by tak naprawdę żyć i czuć, by żyć w pełni, a nie tylko przeżywać, skacząc od atrakcji do, te, do atrakcji, uciekając zawsze, gdy jest mało wygodnie lub kolorowo. A co ciekawe, kiedy skupiamy się na tu i teraz, kiedy odłączamy się od przeszłości i przyszłości, skupiamy tę swoją uwagę w stu procentach na danej chwili, na swoich emocjach i ciele, wtedy. Stajemy się bardziej przyciągającymi dla tych wszystkich rzeczy i ludzi, dla których odrywamy się od bycia w tu i teraz. Bycie w tu i teraz jest intrygujące, w goniącym na co dzień świecie. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałaś, czy spotkałeś taką osobę, która była z tobą i przy tobie w tu i teraz, tak na 100%. Kiedy ten czas, kiedy rozmawiałaś czy rozmawiałeś z tą osobą, mimo że mógł trwać w linearnym czasie pół godziny, tobie wydawał się w taki pozytywny sposób o wiele dłuższy. Ja parę razy spotkałam takich ludzi i ostatnio zdarzyło mi się to też dosyć niedawno, gdzie spotkałam takiego człowieka, którego oczy mówiły: Jestem tu dla ciebie teraz. I see you, jak mówią w awatarze. Jakby nie było innych osób w pomieszczeniu, czujesz, że jesteś słuchana i słuchany, i masz także ochotę mówić. Czujesz tę głębię, bycia i to połączenie. Nikt nie łapie wtedy za telefon, by sprawdzić, która jest godzina, czy może ktoś nie napisał, lub by wykonać jakieś biznesowe zadanie. Bo może to zrobić, gdy przestanie być z tobą w to i teraz. Nikt też nie wychodzi, by robić jakieś ważne domowe czynności. Po prostu jest. Tyle, ile może, ale jest z Tobą w pełni. My bardzo dobrze czujemy, gdy ktoś jest obecny, lub jest tylko ciałem, ale jest totalnie nieobecny. A to, gdy ktoś jest obecny, rzeczywiście przyciąga. To właśnie jest to magnetyczne przyciąganie. Świadoma obecność w teraz. A więc bycie w teraz ma bardzo duży wpływ na Twoje relacje nie tylko ze sobą. Ale także z innymi. Ja osobiście jestem teraz w procesie wdrażania takiego bycia w tu i teraz dla siebie i dla innych. A wiesz, co jest jeszcze fascynujące w byciu tu i teraz? Im częściej jesteś w tej obecności teraz, tym częściej wychodzisz poza konstrukt zwany czasem. Zaczynasz żyć tylko teraz, a to dosłownie przekłada się także na przykład na Twoje zdrowie. I na Twój wygląd. Kiedy przestajesz pędzić za czasem lub rozpamiętywać czas, a jesteś w teraz, to istnieje tylko tutaj. Dosłownie przestajesz przykładać się do tworzenia czasu. Gdy żyjesz w przeszłości, masz duże szanse na bycie nie tylko rozczarowanym czy rozczarowaną, ale wręcz możesz popaść w depresję, ponieważ stale przerabiasz wydarzenia, które już się wydarzyły i które w teraz potrzebujesz przyjąć i zaakceptować. Gdy żyjesz w przyszłości, żyjesz w ciągłym niepokoju i stresie o to, co może się wydarzyć, choć większość z tych rzeczy nigdy się nie wydarzy, ale odciąga cię od teraz. Ani nad przeszłością, ani nad przyszłością nie masz kontroli. Masz kontrolę tylko nad tym, by być w tu i teraz i nad tym, co z tym momentem robisz. Tylko w tu i teraz możesz doświadczać. Radości życia. I to ten moment decyduje o tym, co ucieleśniasz w swoim życiu. Czy tworzysz nadal ze starych wzorców emocjonalnych i myślowych oraz zachowań, będąc w przeszłości, czy przewidujesz, że będzie tak, jak było, uciekając w przyszłość i bojąc się o nią? Zachęcam Cię więc do przyjrzenia się temu, co teraz kreujesz w swoim życiu. I czy robisz to świadomie, czy też nie? Jesteś obecna i obecny w kreacji swojego życia, czy też nie? Jeśli jednak to teraz decyduje o tym, co ucieleśniasz w swoim życiu, to zobacz, w każdym momencie możesz zdecydować o jego zmianie. I właśnie w takiej zmianie i procesie powracania do siebie do bycia tu i teraz prowadzimy w Platformie Wielowymiarowego Rozwoju Źródło. Szczegóły o niej znajdziesz pod tym nagraniem. Ok, pytanie jednak, jak praktykować życie w tu i teraz, jak najczęściej, a dzięki temu świadomie dokonywać zmian w życiu. Można zacząć od no niby najprostszej czynności, chociaż nie wiem, czy dla wszystkich, czyli odłożenia wszelkich odciągaczy uwagi, jak telefon, media społecznościowe, komputer, telewizja i zagłębieniu się w obecny moment, w to, co jest, tu, gdzie jest. Można też na przykład yy, Zagłębić się w tu i teraz, robiąc to, co kochamy i co nas po prostu pasjonuje, ponieważ wtedy wchodzimy w tak zwane flow, czyli przepływ, w którym dosłownie tracimy poczucie czasu i zapominamy o wszystkim dookoła. Ale przede wszystkim, jak najczęściej wracając do swojego ciała i serca, łącząc się z nimi i możesz to robić za pomocą oddechu, medytacji, jogi ćwiczeń gong i wielu, wielu innych prostych czynności, które przywracają Cię do obecności w danej chwili. Może to być na przykład spacer na bosaka po trawie lub plaży, gdzie skupiasz swoją uwagę na odczuwaniu struktury piasku czy też miękkości trawy. Może to być także zwykła kąpiel, gdy skupiasz się na wodzie spływającej po Twoim ciele. Możesz to robić, przyglądając się bawiącemu dziecku, pijąc kawę i wykonując każdą inną codzienną czynność, którą być może często po prostu robisz automatycznie. Za każdym razem, gdy skupiasz się na swoim oddechu, wracasz do teraz. I kiedy w tym stanie, położysz rękę na swoim sercu i poczujesz miłość i wdzięczność tak prawdziwie i głęboko. Odzyskasz spokój. I wrócisz do równowagi. Im częściej praktykujesz tę prostą czynność, czyli oddech przepływający przez Twoje ciało dla połączenia z nim i skupienia się na sercu, tym łatwiej jest Ci wrócić do teraz, nawet w takich momentach, gdy dzieje się bardzo dużo i naraz. I coraz łatwiej i szybciej będziesz potrafić ugruntowywać się w swoim teraz, a z czasem wystarczy ci po prostu dotknięcie swojego serca na chwilę. Ponieważ ćwiczenie czyni mistrzem. Jak jeszcze możesz praktykować bycie w teraz? Choćby dzięki indyjskiemu konceptowi filozoficznemu, czyli brakowi przywiązania. Zakłada on puszczenie wszystkiego, co nas rani. Od przekonań, programów, myśli i emocji, podziałania, czy też efekty, jakie chcemy osiągnąć w jakiejkolwiek sferze życia. Oraz oczywiście od przeszłości i przyszłości. Oznacza on bycie pełnią i traktowanie siebie oraz odczuwanie siebie jako pełni bez przywiązania do ludzi, sytuacji, rzeczy czy różnych wydarzeń. I też powrót do pełni swojej mocy, co ma związek także z tym, o czym już mówiłam przed chwilą, czyli powrotem do ciała i serca i ugruntowywaniem się właśnie w nich. Im częściej zbieramy z różnych miejsc i od różnych ludzi naszą moc do siebie, a to oznacza skupienie uwagi z zewnątrz do wewnątrz, z tego, że ktoś ma się zachować tak albo inaczej, czy coś ma się zadziać tak albo inaczej, abyśmy my mogli poczuć się w jakiś sposób, tym mocniej jesteśmy w stanie z tej mocy korzystać i tym częściej możemy się nią także dzielić, ale też być po prostu w teraz. Bo nie musimy sięgać już nigdzie indziej i za niczym gonić. Wszystko mamy wtedy w sobie. Kiedy jesteśmy w sobie, nie przywiązujemy się do jakiegokolwiek efektu, przyjmując, że mamy w sobie wszystko, czego potrzebujemy praktycznie natychmiast wtedy, wracamy do teraz, bo nic nie jest już zależne od czynników zewnętrznych. Nie musimy więc już niczego roztrząsać. Możemy po prostu być w połączeniu ze sobą, samym i sobą samą. Stajemy się wtedy uważnymi obserwatorami i uczestnikami każdego, Jednego momentu. Jeśli chcesz czuć pełnię, radość, spokój, szczęście, miłość, to wszystko jest ukryte właśnie w teraz, w Twojej obecności, w tutaj. Życzę Ci więc, abyś jak najczęściej praktykował i praktykowała bycie w tu i teraz. A jeśli czujesz że potrzebujesz pomocy czy też prowadzenia w tym zakresie, to jeszcze raz zapraszam Cię do źródła. Szczegóły znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. Tymczasem zachęcam do zadawania pytań oraz dzielenia się w komentarzach tym, jak Ty praktykujesz i doświadczasz bycie w tu i teraz, dzisiaj i co Ci to daje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.